Osobom samotnym i najuboższym nie tylko w tym świątecznym czasie na wszelkie sposoby pomaga Caritas, między innymi poprzez zbiórki żywności i rozwożenie świątecznych paczek. Dla Caritas Adwent to najbardziej obfity czas. Po raz 27 przeprowadzono akcję wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Wolontariusze sprzedawali świece w polskich kościołach. Czyli ta tradycyjna polska świeca caritasowa, która jest właściwie na każdym stole wigilijnym. Mówi rzecznik Caritas Archidiecezji Białostockiej Agata Papież. Wyprodukowano w sumie 2 miliony wigilijnych świec. Dochód zostanie przeznaczony na posiłki, stypendia, wakacyjny wypoczynek dla dzieci oraz wsparcie w rehabilitacji i leczeniu. Dodatkowo zorganizowano świąteczną zbiórkę żywności dla osób najuboższych. Nie mogliśmy tej zbiórki żywności zorganizować w sklepach. Nie chcieliśmy narażać ani naszych wolontariuszy, ani klientów na te problemy związane z pandemią. Dlatego to właśnie w kościołach wystawione były kosze i prośba wielka do wiernych, aby tam składać żywność. Podkreśla rzecznik wrocławskiego Caritasu Paweł Trawka. Z powodu obostrzeń nie udało się zorganizować tradycyjnej wigilii z udziałem osób samotnych i najuboższych. Zastępują ją świąteczne paczki. Przekazujemy w tej paczce żywność nie taką, która wymaga przetworzenia. Czyli nie będzie tam ani kaszy, ani makaronu. Tam musi być to, co można po prostu od razu przygotować, zjeść bez gotowania. To na przykład konserwy czy świeży bochenek chleba. W każdej paczce jest też pobłogosławiony wigilijny opłatek oraz specjalna kartka z życzeniami. Poprosiliśmy, żeby takie kartki świąteczne z życzeniami napisane odręcznie ludzie nam przysyłali, żebyśmy mogli do każdej paczki z pomocą dołożyć czyjeś serdeczne życzenia. Podczas pandemii działania Caritasu skierowane były w szczególności do osób dotkniętych koronawirusem. Odbyły się zbiórki pieniężne na respiratory do szpitali. Ruszył także telefon zaufania dla seniorów samotnych i osób na kwarantannie, które nie mogły wychodzić z domów. Takie osoby, które potrzebowały porozmawiać, mogły w każdej chwili do nas się zgłosić. Nasz klub seniora wyszedł także z taką inicjatywą dowożenia książek do domów seniorów, żeby ci ludzie mieli też co robić. Dodatkowo wolontariusze dowozili żywność, przekazywane były również maseczki. Ponadto białostocki Caritas zapoczątkował projekt Arka. To mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych. Z kolei Caritas w Katowicach zorganizował akcję Czapki z głów. Najbardziej potrzebujący bezdomni w okresie zimowym liczą na takiego rodzaju rzeczy jak czapki, szaliki, rękawiczki, garderoba typowo zimowa. Mówi ksiądz Łukasz Stawarz, dyrektor Caritas w archidiecezji katowickiej. Zebrane ubrania zostały przekazane osobom najbardziej potrzebującym na katowickim rynku. W pomoc na rzecz Caritas może włączyć się każdy z nas, na przykład poprzez przekazanie ubrań, żywności i książek. W imieniu całej redakcji informacji dnia pragnę Państwu złożyć